Czy to było oszukać przeznaczenie po części? Chyba tak. Zbieramy sobie śrubki, podążamy do przodu. Może, ej, może faktycznie tam się da jakoś dostać. Sprawdźmy to. Jak to mawia pewien polski youtuber. I to wcale nie jest pomidorowy.pl. Więc idźmy sobie dalej. Niestety chyba mi się nie uda zebrać tej złotej śrubki. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Albo ja coś schrzaniłem, co jest bardzo prawdopodobne, że schrzaniłem. Ale wiecie, no możecie powiedzieć, no dobra pomidor, to ty w końcu robisz to 100% czy nie? No po raz kolejny odpowiadam, że nie, ale z drugiej strony jak coś takiego jest blisko mnie, no to mi jest osobiście głupio tego nie zebrać. Może wy tak nie macie, ale ja tak mam. Mi jest osobiście głupio, źle i wszystko co najgorsze. A co to są za ten? A co to kurde? Ja myślałem, że tu jakaś kładka jest, żeby dostać się jednak do tej złotej śrubki, ale za dużo chyba od tej gry wymagam, co nie? Powiedzcie, że za dużo od tej gry wymagam. Zdecydowanie za dużo. Ej! Elo! To są te roboty! One robią most, czy coś takiego. Pamiętam. Z rebootu. Teraz będziecie się mnie słuchać, ok? Lol. I one muszą chyba tutaj przejść, tak, bo tutaj jest czwórka, co oznacza, że są te cztery roboty. Tylko mam nadzieję, że one się na nowo spełnią. Retrofan jest teraz online. Znaczy tfu, offline. One się nie chcą mnie już słuchać. A nie, chcą siebie słuchać. Musiałem tylko ten wcisnąć trójkąt i enter. Nie, ale ta gra naprawdę bardzo pięknie wygląda dzięki tym kablom HDMI. Co było pewne w sumie, że będzie to tak fajnie wyglądać. Dokładnie tak, o to chodziło. Ej, nic tutaj nie ma? Ale pięknie to wygląda, Jezus Maria. A więc, moi kochani, mamy teraz nowy gadżet. Mianowicie on się nazywa Hydro Displacer, czy jakoś tak? Nie, on się Hydro Displacer. O, właśnie, on się nazywa Hydro Displacer. I jest to gadżet, który pozwala nam wsysać wodę i ją wypuszczać z powrotem, czy jakoś tak. W sensie, wiecie, możecie wsysać sobie wodę, a następnie gdzieś w randomowym miejscu, gdzie tej wody faktycznie nie ma, ją wylać i tyle. I mamy oto wodną sekcję, że tak powiem. I na dobrą sprawę nie będziemy mieli już tutaj nic za bardzo do roboty, bo to co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. I to jest trochę taka logika Spyro, że wiecie, przeszliśmy sekcję, więc teraz musimy się cofać do samego początku. Bo tak też trochę w serii Spyro jest, na dobrą sprawę. Return to Ratchet. Back. So you are. And I found this. Hey, cool. It's a, what is it? A hydro displacer. Great. I always wanted one of those, I guess. No i Ratchet jest zadowolony. Mamy hydro displacer, sorry. Więc teraz w zasadzie już możemy iść normalną ścieżką, tak jak mieliśmy iść. Czy coś musimy dokupić? Nie, no wszystko mamy. Zapomniałem, że ja teraz z Clankiem grałem przecież.
I teraz na dobrą sprawę idziemy tędy. Tędy, moi drodzy. Unikajmy tego czegoś, ponieważ to jest trujący gaz. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to jest trujący gaz. Ile tutaj wrogów, Jezus Maria. O kurde, ktoś tutaj chce się pochwalić miotaczem ognia. Heh, nie ze mną te numery, milordzie. Zawsze, nie wiem, podobało mi się to jak ten. Wrogowie giną, to zawsze ta broń wylatuje i to jest takie kurde... bekowe, że za dzieciaka bardzo chciałem zebrać te bronie, które oni posiadali. Ale wiem, że to jest niestety niemożliwe. Chlip, 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 chlip. W ogóle, czemu ich blasterem nie pocisnę? Dlaczego się kurde bawię tym kluczem? Bez sensu. Ohoho, tutaj mamy ten. No. Tutaj mamy tą sekcję z odblokowaniem drzwi, ale my jeszcze tego nie zrobimy, ponieważ warto byłoby jeszcze to zwiedzić sobie. Au, 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 au. Tak, wiem, to trochę zabrzmiało, jakby był desync audio, ale nie, nie jest desync audio, po prostu... ja bardzo mocno przeżywam to, że Ratchet traci swoje... no. Traci swoje zdrowie. Tutaj musimy być bardzo cierpliwi, ponieważ jak widzicie... No właśnie, cierpliwi. A ja czegoś takiego cierpliwość chyba nie posiadam. Biorąc pod uwagę, że zwaliłem sprawę. A może zamiast pójdziemy tam do góry, to najpierw odblokujmy sobie trespasserem te drzwiczki. I tutaj chyba będzie edyt, ale nie mam pewności. Zobaczymy, jak mi to długo będzie szło. Ale stawiam na edyt, jak nic. No, jak widzicie, się udało. A, i tu, czyli na dobrą sprawę dobrze szedłem, tylko przyszedłem tutaj dlatego, że też trochę ammo mamy do zebrania. W ogóle na następnej planecie będziemy mieli możliwość sprzedaży tego klanka. Ale wiecie, że my tego nie zrobimy, no bo kto sprzedaje swoich przyjaciół? No to chyba musi być skończony dupek, żeby sprzedać własnego przyjaciela. Ale na dobrą sprawę mamy możliwość sprzedania klanka, żeby odkupić Ryno, czy jakoś tak? Znaczy, no, wiem, że Ryno jest taka broń, ale w sensie nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem z cutscenki, która będzie miała miejsce. Aczkolwiek cena za Ryno jest dosyć kolosalna, bo potrzeba aż bodajże 150 tysięcy śrubek. I wiecie, możecie sobie powiedzieć, że co to za problem zgrindować sobie. Oczywiście to jest prawda, ale łatwiej się grinduje w Ratchecie dwójce i chyba nawet w trójce, bo łatwiej jest zebrać taką ilość śrubek niż w tej części. I to też jest prawda. Bierzcie też to pod uwagę. Ja bym bardzo chciał mieć Ryno, ale szczerze. Ryna, z tego co wiem, to jest taka broń, która bardzo ci ułatwia tak naprawdę gameplay i granie. Bo bossowie nie są wcale trudni, tylko są żałośnie łatwi. A trochę chcę mieć ten challenge w tej gierce, nie powiem, że nie. Lubię też po części failować. Lubię, jak czasami ludzie mają bekę z tego, że failuję. Przynajmniej wam dostarczę w jakiś sposób rozrywkę, bo wy będziecie się mogli ze mnie pośmiać. A wiecie, śmiech to zdrowie. Tak przynajmniej ja zawsze uważałem, że śmiech to zdrowie. Ale są osoby, co mogą inaczej uważać. Mam przez chwilę wrażenie, że może to się dla mnie skończyć tym, że będę powtarzał całą sekcję od nowa, ale nie chciałbym bardzo tego, ale jestem na to też przygotowany! Nie, tutaj będę. Dobra. Kupmy sobie ammo do blastera, przyda się nam, bo jesteśmy w bardzo krytycznym momencie. Mamy bardzo krytyczny stan. Nie to. Nie chcę patrzeć na sklepikarza, który podróżuje po czwartej gęstości.
Dobra, chyba się tutaj z tym dziadostwem, że tak powiem, rozprawiłem, aczkolwiek nie chcę jeszcze odpalać tych cząsteczek, bo wiecie, jak odpalę te cząsteczki, to zaraz się drzwi otworzą. A wolę jednak tego jeszcze nie robić, zważywszy na to, że nie wiem, czy jestem na to przygotowany, ale okej. I nic się nie stało. Tam się tylko otworzyły drzwi. Ale my sobie pójdziemy tutaj. O, tu jest złota śrubka! O kurde! Ale ja mam szczęście dzisiaj do tych złotych śrubek, serio! LOL. Nice one! Udało się. Serio, szczerze wam powiem, nie spodziewałem się, że mi się tutaj uda zdobyć złotą śrubkę. Warto czasami eksplorować. Lekcja na dziś. Eksploruj wszystko, gdzie się tylko da. Bo jak nie eksplorujesz, to nie żyjesz. Co z tego, że praktycznie z dwóch złotych śrubek tylko jedną zdobyłem, no ale tamta pierwsza złota śrubka to była w miejscu, w którym raczej bym się nie dostał klankiem, a przynajmniej nie teraz. Bo prawdopodobnie trzeba mieć jakiś upgrade czy coś. Albo da się, tylko ja po prostu jestem za słaby w skakanie klankiem. I tą sekcję pamiętam z rebootu, a przynajmniej podobną sekcję. Złote śrubki na szczęście się nam zapisują, więc raczej nie muszę chyba zbierać tego drugi raz. Oh Jesus Christ. Jestem w bardzo upłakanym stanie. Ale wiecie co, dla pewności sprawdzę zaraz, czy faktycznie nie trzeba zbierać tego, bo mówię niby pewnym głosem, ale z drugiej strony nigdy nic nie wiadomo. Gra może mnie strollować i stwierdzić sobie, a wiesz co, zbieraj sobie jeszcze raz złotą śrubkę. Ale szczerze w to wątpię, ale jednak, wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony, więc wlatujemy tutaj. Mamy tutaj naszych wrogów i nie ma. Gra zapisała to. Tak, wiem, że pojawiło się coś takiego jak trwa zapis, ale powtarzam raz jeszcze, przezorny zawsze ubezpieczony. Jeszcze raz trzeba sobie doładować ammo do blastera. Bo tutaj czeka na nas tałataństwo jedne. A mianowicie witam tych tutaj głąbów. Jezu, oni wydają odgłosy, jakby to jakieś wydry były co najmniej. A może to są wydry? Nie wiem, to trochę przypomina takie połączenie pająka z czymś tam. Ale mówię, tą sekcję jakoś kojarzę z tego, z reboota. Dobra. Skoro nie tak, to może uda nam się Pyrosiktorem pocisnąć ich. Okej, udało się. Zrobiłem to w taki głupi sposób, ale się udało. Ale wiecie co, tutaj mi zwiastuje arenę z bossem. Pamiętam to z reboota. Więc pozwólcie, że sobie blastera naładuję. Ale tak ogólnie, jak mam być całkiem szczery, to kolejne planety wyglądają zarobiście graficznie. I sorry, że tego nie podkreślam, ale też pewnie niektórzy mają spokój od tego, że nie mówią: o Jezu, jaka ta planeta jest piękna, no bo serio to jest piękne. Kurde. Wiecie co? Może na zmianę będę cisnął też tutaj z Pyrosiktorem. Okej, zabrałem mu chyba połowę HP. Ale co ja tam wiem? Dobra. Warto się teraz zabezpieczyć i wziąć życie, które widzę tam.
Mamy dwa życia. Juuuust! Dwa z czterech. Gini! Poczwaro jedna. O, ho, 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 ho. Mamy tutaj towarzystwo. Szczerze nawet nie ogarnąłem, że to jest ten... większa wersja tych tutaj ziomków. Oh, ha, ha.